To jest kwadrans na angielski. Lekcja 101. Good morning, guys. How are you today? I am doing amazing. Really? Why? Because it's Mother's Day soon. Do you like this holiday? I love it. Nie mogę się doczekać, aż moja córeczka będzie starsza i będzie mi przynosić śniadanie do łóżka. <laughs> Więc Aniu, um, tego Tobie życzę z okazji Dnia Matki. Jak się domyślacie, dziś poznacie wyrażenia związane z Dniem Matki, ciążą i rodzicielstwem. Are you ready? Let's begin! First, we have an extremely important announcement to make. Najpierw mamy niesamowicie ważne ogłoszenie. Dziś otwieramy nasz konkurs urodzinowy. Więc, jeżeli słuchacie tej lekcji na bieżąco, a dziś jest 21 maja 2020 roku, to koniecznie sprawdźcie skrzynki mailowe, gdzie przeczytacie szczegóły dotyczące naszego konkursu urodzinowego. Ponadto, jeżeli jesteście lub byliście patronem, to możecie wziąć udział w oddzielnym konkursie tylko dla patronów. Również sprawdźcie swoje skrzynki mailowe. Jak wziąć udział w naszym konkursie? Czekamy na Wasze Success Stories czyli historia, której opowiecie nam o swoim sukcesie związanym z językiem angielskim i naszym podcastem. Dla jasności, nie musi to być spektakularny sukces, jak na przykład podjęcie pracy w języku angielskim i udane przeprowadzenie się do innego kraju. A może to być ciągła nauka angielskiego przez X tygodni, albo zrozumienie swojego ulubionego serialu po angielsku, lub na przykład zakup kawy w trakcie poprzednich wakacji, czy chociażby odezwanie się po angielsku do swojego partnera, partnerki. To wy definiujecie, co dla Was jest sukcesem. My chcemy o nim usłyszeć i mamy nadzieję, że dołożyliśmy do niego swoją małą cegiełkę. Swoją opowieść nagrajcie w formie audio lub wideo. I wyślijcie do nas na adres mailowy kwadransmałpaszymon.edu.pl Na Wasze zgłoszenia czekamy do końca środy, 27 maja 2020 roku. Back to the main topic. Today it's the Mother's Day. Aniu, can you repeat? Mother's Day. Mother's Day. Great job. No to troszkę poćwiczymy sobie daty. Aniu? When is Mother's Day in Poland? Twenty sixth of May? The twenty sixth of May. That is correct. Good job. Okay. Is it the same day in the UK? No, it's not. It's not. It's not. Do you know when it is? Czy wiesz przypadkiem, kiedy wypada? In march? It is in march. That is correct. Okazuje się, że w Wielkiej Brytanii dzień matki powiązany jest z Wielkanocą. I wypada w czwartą niedzielę w trakcie postu także w tym roku to był 22 marca Aniu, jak powiemy 22 marca i ty drogi słuchaczu jakie to skomplikowane w sensie że sobie tak komplikować życie OK. jak powiemy 22 marca in english 22 of march good job the 22nd of march or march 22nd good job jest to na tyle skomplikowane, gdyż w Wielkiej Brytanii święto to pierwotnie Mothering Day było powiązane z powrotem, było to święto religijne. Wiązało się ono z powrotem do swojej rodzimej parafii i tam świętowania razem z rodziną. Dlatego jest tak blisko powiązane właśnie z Wielkanocą i okresem poprzedzającym Wielkanoc. Okej. Okay. Do you know when is the Mother's Day in the U.S.? Mm, it's Second Sunday of May? It is. It's the second Sunday in May. Now, do you know what I like about British and American Mother's Day? Wiesz, co mi się podoba? <laughs> no, że to są niedzielę. It's a great a, idea. Super. No, to jest akurat świetne. Szkoda tylko, że um, w każdym kraju jest inaczej. W Albanii jest 8 marca na przykład. W wielu krajach w ogóle jest 8 marca. To prawda, to prawda. No a w Polsce właśnie. 26 maja. Jeśli, Tak, jeżeli znacie historię, to dajcie nam znać, bo ja nie wiem, dlaczego 26 maja, na przykład nie 30. Ja się troszkę wczytywałem, ale nie będę zdradzał. Poczekamy na wiadomości. Okej, okay. <laughs> <od, od, od, śmiech> macie pierwsze zadanie domowe. Tak jest. Typowe prezenty. <laughs> Aniu, what are some typical presents for Mother's Day? Kwiaty. Kwiaty, tak jest. Flowers. Flowers, of course. Get what else? Mm, czekoladki. Tak, tak, tak. To jeden z moich bardziej ulubionych prezentów. <laughs> <laughs> Czyli chocolates. Chocolates. All right. Mm, kartki, robione własnoręcznie przez dzieci. Of course, na to czekałem. I to jest ciekawa sprawa, bo często będziemy szukać jakiegoś wyrafinowanego wyrazu na laurkę. Okay. A po angielsku to jest card. Card. Yeah, card. Card. Yep, po prostu kartka. Tyle, że ręcznie zrobiona i na jakąś okazję, więc powiemy Mother's Day Card. Mother's Day Card. Yep, that's it. To jest właśnie laurka z okazji Dnia Matki. No i taki wyraz, który jeszcze tu wrzucimy, to będą perfumy. Jak już chcemy zaszaleć, jesteśmy starsi, taki nastolatek. I właśnie, jak macie starsze dzieci. No właśnie, i przynieść mamie perfumy. Po angielsku perfume. Perfume. Good. Perfume. Perfume. Good. Ok, no to Aniu pytanie otwarte, ale też słuchaczu, słuchaczko. Jestem super ciekaw twojej odpowiedzi. What was the strangest present you have ever given to your mother? A może w słowa wyjaśnienie? Mm -hmm. Strangest? Dziwne. Tak, najdziwniejszy. So what was the strangest present you have ever given to your mother? Do you remember? I wiesz, co ja nie dawałam prezentów takich dziwnych, Zazwyczaj że to były jakieś kartki. I pamiętam. Dobre pytanie. It's a difficult question, yeah. A ty? Przyznaj się. Najdziwniejszy prezent, jaki kupiliśmy kiedyś z moim bratem, mojej mamie, to była kaseta z muzyką Backstreet Boys. Oh gosh. Kupiliście ją dla siebie czy dla mamy? <laughs> Jak się okazało, as it turned out. No my jej słuchaliśmy dużo więcej niż moja okay. mama. Moja mama bardziej Eriko i jakiś wangelis, tego rodzaju rzeczy. Ale pan akurat na miał. no, no wiadomo. A my totalnie nie wiedzieliśmy, co to jest. Naprawdę. No ale tak poznałem Backstreet Boys, także excellent present for me, not so great for my mother. Prezenty są najlepsze, jak są prezentem dla osoby, która daje prezent. Ponieważ mamy dzień matki, to chciałbym, żebyśmy poznali kilka idiomów właśnie z użyciem wyrazu mother albo mom. I Aniu, jestem ciekaw, czy zgadniesz, co one mogą oznaczać, ok? Pierwszy? A face only a mother could love. Nie brzmi to dobrze. A face only a mother could love. What do you think it is? Co to może oznaczać? Nie mam pojęcia, że dziecko nie jest zbyt urodziwe? Dokładnie tak. <laughs> exactly. Czyli ma twarz, którą tylko matka może pokochać. It's an ugly baby. Bardzo mi się spodobało to wrażenie. Znam, że ono musi być. Musi się to mieście. znać. A face only a mother could love. No jak chcecie komuś dogryźć, to. Uff, to już wiecie jak. Następny idio to mama's boy. Can you repeat, Aniu? Oh, Mama's boy. Mama's boy. Mama's boy. Yeah, that's easy. What do you think it means? Synek mamusi, a bardziej pejoratywnie, mami synek. Mami synek, tak, no to jest pejoratywne. Zgadza się, także mami synek. <laughs> That is true. Także może powiedzieć, oh, he's such a mama's boy. Taki z niego mami synek. Ale wiesz co? Dziwne jest to, że w polskim też chyba nie mamy, nie, nie wiem, że tylko chłopców się tak nazywa. Nie ma, że jest. No jest córeczka tatusia, ale to bardziej tak słodko się mówi. Nie tak, że to jest takie określenie, wiesz, obrażające. Córeczka, czyli Daddy's little girl powiemy, zgadza się, i nie, to nie jest nacechowane negatywnie, raczej pokazuje dobrą relację pomiędzy ojcem a córką, tak. No wiesz, różne tak. oczekiwania są w stosunku do chłopców, a dziewczynek tak kulturowo. Czyżby to kobiety wymyśliły te mam synek? Myślisz? No nie wiem. A propos córek, mam jeszcze jeden idiom dla nas: Like mother, like daughter. Can you repeat that? Like mother, like daughter. Good job. Like mother, like daughter. What do you think that means? Jaka matka, taka córka? Tak, jaka matka, taka córka. Czyli niedaleko spada jabłko od jabłoni w neutralnym ujęciu. A, a właśnie a propos córki możemy Ach, jaka mama, taka córka. I ostatnie piękny idiom, który mam nadzieję będzie trudniejszy do odszyfrowania. Mom's the word. Please, can you repeat? Mum's the word. Mum's the word. Mum's the word. Mum's the word. Good. What do you think that means? Nie mam pojęcia. Aha! Czyli raz mi się udało. Podpowiadaj! <laughs> mum's the word it's when you have a secret. OK. Gdy chcemy, żeby ktoś nie zdradził naszego sekretu. To do niego właśnie powiemy, bądź do niej: Shh! Mum's the word. A w sensie, że tak jakby nie mów mamie, tak? Czy w sensie trzymają te tajemnice, okej, okay, no dobra. Te, też bym tak to właśnie zapamiętał, że nie mów mamie. A, znamy to, nie? Z dzieciństwa. Jest, to nasze tajne hasło. Yes, that's it. Zwłaszcza jeśli macie rodzeństwo. Na pewno znacie to hasło. Zaczniemy sobie od początku. Od początku, czyli od haha, poczęcia. Po angielsku będzie to wyraz conception. 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 Czyli tak jakby rodzi się wam też jakaś, jakiś pomysł, macie Koncepcja. jakąś koncepcję. No to to jest właśnie ten wyraz. W naszej kulturze dość silnie jest też, czy funkcjonuje też hasło Immaculate Conception. Okej. Okay. Immaculate Conception. Great job. What do you think that is? Mówisz, że to z kulturą związane, to to jest związane z religią? Tak, dokładnie tak. Czyli niepokalane poczęcie? Dokładnie tak, to jest niepokalane poczęcie. No, uznaję, że w tym momencie warto sobie wprowadzić taki wyraz. A więc mamy poczęcie i jesteśmy wtedy w ciąży. Aniu, jak powiesz, jestem w ciąży? Oh, I'm pregnant. No, I'm not. Congratulations. Taka. Nam taka mina. Right. Ale rzeczywiście, I'm pregnant. Ja to powiem, żeby nie było wątpliwości, że to tylko na potrzeby odcinka. Alright. A sama ciąża, rzeczownik od tego przymiotnika to będzie pregnancy. 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 Super, to spróbujmy powiedzieć, że na przykład jej ciąża była trudna. Ok. Her pregnancy was difficult. Great job. Her pregnancy was difficult. Super. Kiedy pytamy kogoś o termin, no bo mamy tą ciążę i. Rośnie nam ten brzuch, i wszyscy się w koło pytają: O, a na kiedy masz termin? Ok. I taki termin to będzie po angielsku: Due date. Due date. Due date. Due date. Due date. Tak, dokładnie tak. Sprawdźcie sobie pisownie koniecznie. Więc zapytamy: When's your due date? When's your due date? Good. Albo troszkę inny wariant. When is the baby due? 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 Good. Albo when are you due? When are you due? When are you due? When are you due? Great job. I te wszystkie trzy pytania właśnie dotyczą Hej, na kiedy masz termin? To spróbujmy powiedzieć teraz, Aniu, wiedząc, że wyraz due jest tym kluczowym tutaj, powiedzmy, że mam termin na, strzelam tam, grudzień. OK. My due date is or I have a due. OK, so smart option number one. So my due date is December. December. Tak, mieliśmy mm -hmm, w grudzień, grudzień okay. tak. Ewentualnie możemy też powiedzieć I am due in December. I am due in December. Yep, that's it. Good job. Zanim dziecko przyjdzie na świat, to coraz częściej chyba organizuje się baby shower. Baby shower. Baby shower. Baby shower. Baby shower. Czyli taki prysznic dla dziecka. <laughs> <laughs> tak, ale raczej chodzi o to, żeby kąpać to dziecko w prezentach. Okej. Okay. I wtedy się chyba też y, y, zdradza płodzi dziecka często. Chyba, że nie chcecie wiedzieć. Dożyćmy od sobie też jeszcze wrażenie, że, żeby nie tylko, że organize, okay. albo have a shower, tak? Have a baby shower. To możemy tak wyprawić, powiedzmy, po angielsku. Powiemy throw a baby shower. Throw a baby shower. Yeah, we can throw a party. Throw a party. Yeah, czyli urządzić, tak? Wyrzucić, Wyrzucić. przyjęcie. Ale chodzi o, o właśnie wyrządzenie um, tego przyjęcia. Anu? Did you have a baby shower? No, I didn't. O, jeszcze ty, wtedy więc. chyba nie było takiej mody na ym, baby shower. Jest to zdecydowanie z zamerykańszczona moda. Tak mi się wydaje, że dopiero. Nie, wtedy jeszcze chyba nie, nie pamiętam, żeby taka. Znaczy, już słyszałam, że były baby showers, ale to nie było tak modne, żeby, że każda pani organizowała. Oj, na pewno, na pewno. To chyba nadal jeszcze jest, raczej nie, nie, nie w każdym przypadku. Instagram to spokularyzował. Wstawiam. No i nadszedł ten moment, czyli mamy, y, mamy to, że się ro, rodzimy, tak? Rodzi się dziecko. <laughs> Rodzić to będzie skomplikowane wyrażenie po angielsku. O, o dziwo. E, więc po pierwsze, czy pamiętasz, Aniu, jak powiemy, że urodziłam się? Typu urodziłam się w e, sierpniu. Uh -huh. I was born. Good. A w, w sierpniu? Uh, in August. Good job. I was born in August. Super. I przy okazji któregoś odcinka wspominaliśmy, że was born jest tak naprawdę stroną bierną, a, bo mamy to was i born. Po angielsku, jak rodzimy, to nie powiemy samo born. Czasami można powiedzieć bear. Jak niedźwiedź, ale stosunkowo rzadko i jest to bardzo archaiczne. Najczęściej powiemy give birth. Give birth. Give birth. Give birth. Czyli dawać życie. Dawać życie, tak, dawać. I to mi się podoba, powinniśmy to, to jest tak jak z tym Mushroom Hunting. My to powinniśmy wprowadzić do języka polskiego. My się nie rodzimy, tylko nas ktoś urodził. Nas ktoś urodził, to prawda. Tak, zostaliśmy urodzeni, nie? No, czyli dokładnie, powinniśmy to przenieść na język polski. Taki postulat. Przy dniu matki. Przy dniu matki. Yeah. To jak powiesz, Aniu, że urodziłaś w maju, tak? Z tego co pamiętam? Tak, to dokładnie. Tak? There you go. To powiedzmy. I gave birth on May. In May. In May. OK. In May. On, jeżeli dodamy dzień. On date. Mm -hmm. Tak jest. się na przykład 3 maja I gave birth on the 3rd of May. OK. Teraz Aniu, zadanie dla ciebie i dla ciebie, drogi słuchaczu, słuchaczko. Z tych wyrazów, które wprowadziliśmy, czyli poczęcie, ciąża, impreza dla dziecka i rodzić. Chciałbym, żebyś zadała dwa pytania w czasie przeszłym, z użyciem tych wyrazów. Did you throw a party after birth? Yeah, after my son's birth. After my son's birth? Okay, your son's birth. Yeah. Okay. That would be true. So, can you try again? Uh, did you throw a party? After your son's birth. Good job. I mamy dwa wyrażenia, także zaliczam. Thank you. Yeah, no problem. No, I, I, I didn't. I was exhausted. So, I did not throw a party after my son's birth. Good. Good job. Alright. I teraz przejdziemy sobie do wyrażeń takich już związanych z samym porodem. Alright, guys. Um, więc tak, kiedy poród się zaczyna, to będzie też ciekawe wyrażenie. Powiemy. Go into labor. Go into labor. Go into labor. Go into labor. Tak jest. Labor oznacza pracę. Aha, okej. Okay. W sensie to jest takie podstawowe znaczenie. Natomiast będzie też użyte właśnie um, przy okazji porodu, tak? Czyli jak zaczyna nam się poród, to możemy powiedzieć, O, ona zaczyna rodzić. To wtedy powiemy. She is going into labor. She is going into labor. Yeah, it's a medical term, but we hear it very, very often. Kolejną rzecz, którą dość często słyszymy, czy to w filmach, czy w serialach, bo w sitcomach zawsze ktoś się rodzi w którymś momencie, <laughs> to jest to, że odchodzą wody płodowe. I to jest też ciekawe wyrażenie. Powiemy: My water broke. My water broke. My water broke. My water broke. Oczywiście to my będziemy zmieniać w zależności od osoby. <grywa> Także nie zawsze to będą moje wody płodowe, ale tak, jeżeli wody płodowe odejdą, no to właśnie the water breaks. No i wtedy, jeżeli już wody płodowe odejdą, oczywiście nie jestem ekspertem i nie bierzcie tego za poradę medyczną, <grywa> ale w którymś tam momencie jedziemy na porodówkę. Taki oddział w szpitalu nazywa się Maternity Unit. Maternity Unit. Maternity Unit. Maternity Unit. Tak. I ogólnie macierzyński to właśnie będzie maternity, czyli urlop macierzyński, na który często idziemy po porodzie, to będzie maternity leave. Maternity leave. Maternity leave. Maternity leave. To nie jest urlop. Urlopy wyglądają zupełnie inaczej. <laughs> That's a good one. To z okazji dnia mamy taki dobry żart. <laughs> That's true. That is so true. Na no urlopie tak się wysypiasz. Od razu dołożę, może, bo nie jestem pewien, czy będzie odcinek z okazji dnia ojca. Jest dużo mniej skomplikowane słownictwo. <laughs> okay. um, ale tacierzyński przymiotnik i urlop, to będzie paternity leave. Oh, paternity leave. Yes, paternity leave. Paternity leave. Okay, czyli z łaciny, tak? Pater, jako ten ojciec, pater, father, brzmi podobnie. Także paternity leave, padre, ojcze po włosku. Um, to, to jest to samo źródło. All right, all right. Spróbujmy sobie jeszcze trzy wyrazy związane um, z porodem. Po pierwsze, dość um, takim nieodzownym elementem porodu są skurcze. I te skurcze to contractions. 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 Good. All right, all right. Także mamy skurcze i kurczy nam się niesamowicie duży mięsień, którym jest macica. I to też jest wyraz, który warto znać po angielsku, jeżeli jesteście w ciąży i będziecie na przykład chcieli, tudzież chciały użyć aplikacji takiej podpowiadającej, co się dzieje, w którym tygodniu ciąży, to bardzo dużo z nich jest po angielsku. Jeśli rodzicie za granicą, to już w ogóle. Jeśli rodzicie za granicą, to już w ogóle, dokładnie. E, wracając, e, macica, po angielsku uterus. 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 Great job. No i możemy mieć naturalny poród, czyli, jak jakbyś powiedziała, naturalny poród. Natural labor, czy nie? Yeah, natural labor, okay. albo natural birth. Natural birth. Yeah, birth, albo cesarskie cięcie, czyli C-section. C-section. Good, C-section. C-section. To też jest poród, jakby ktoś miał wątpliwości. Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o wyrażenia związane z rodzicielstwem, takie jak na przykład karmienie piersią albo karmienie mlekiem modyfikowanym, które jest... O dziwo, to nie jest modified milk po angielsku. Od razu zdradzę. Um, czy jedno z moich ulubionych wyrazów, jak zabawka wisząca nad łóżeczkiem. Okay. Zapraszamy po materiały dodatkowe. A będzie fajnie, widzę. Jako pracę domową polecamy zrobienie tego, co w trakcie odcinka robiła Ania: czyli ułóżcie pytania w czasie przeszłym lub przyszłym z użyciem nowych wyrażeń z tej lekcji. Pamiętajcie też wziąć udział w naszym urodzinowym konkursie. Deadline to środa 27 maja 2020 roku. That's it for today. See you next week. Bye!